Dzień dobry, witamy we wtorkowym odcinku. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Teraz jesteś taki, jak taki wujek. Wujku! Jak to byłeś młody? Do NRD jeździłeś. Wtedy były marki. Wujku, wódeczki? Wujek pije wódeczkę, nie? Nie o taką Polskę my walczyli. Dzisiaj mamy święto pracy, jak widać, nie pracujemy. Święto pracy? Ja jestem Lechem Wałęsą. O taką Polskę my walczyły, żeby było święto pracy. Nie, ty nie chcesz, ale musisz. Jak nie chcesz, nie musisz. Chyba, że bardzo chcesz. Dzisiaj świętujemy. Polska wywalczona. Wywalczyliśmy nasze, a co nasze to nasze, a co nasze to wasze. A grupa na Facebooku jest wasza i ona dokładnie brzmi tak. Strach tnie głębiej od mieczy. Na przykład pomyśl sobie, jak grasz w Skyrim i masz miecze, stary, ale boisz się kogoś. Ten strach tnie tutaj głębiej od mieczy. Strach boli bardziej niż igła w żyłę. Strach jest bardziej przerażający niż pająki. Wódeczka? Nie, ja nie pochodzę z NRD. Ale jeździłeś tak, zawsze opowiadałeś. Ale... przywoziłeś dresy Adidasa z NRD, snikersy przywoziłeś. Częściej byłem na Ukrainie, a na Ukrainie jest nawet tani kawior. A w Rosji jest jeszcze tańszy. Jeszcze tańszy. Tak, no bo jest jeszcze tańszy i tam są zawody na szybkość jedzenia kawioru. Ja nie byłem nigdy w Rosji. Rosja się, z tego co wiem, dzieli na dwa takie okręgi. Rosja i Moskwa. W tej Moskwie jest dużo bogatych ludzi, którzy kawior potrafią jeść na speedzie tak samo jak ludzie w Stanach hot dogi po 30 centów. Tak oni potrafią jeść kawior w takiej miseczce. W takiej miseczki kawior kosztował 16 tysięcy złotych. 16 klocków za bajoro jakieś. To musiał być jakiś dobry kawior. Ja jadłem kawior i on nie jest taki drogi. Ale on jest taki dobry. On jest taki słony, taki kulkowy. Mi przeszkadza sama myśl o tym, czym kawior jest. A na przykład mózg barana byś zjadł. Nie. A jadłeś kiedyś? Nie. Widzisz, nie wiesz ile tracisz. Kawior, dla tych, którzy nie wiedzą, to są jeszcze niezłożona ikra tych jest. Właśnie tych rybek, które pływają. To jest taka ikra, pre-ikra. Tak jakbyście nie wiedzieli, że jest taka kawa jak kopi luwak. To jest ta, co z odchodów tego zwierzątka, które wybiera tylko najlepsze ziarenka kawy. A, to tak. Też jest bardzo droga kawa i kawior też jest bardzo drogi. Jest. I gość zjadł tego kawioru na tyle, że wygrał całe, uwaga, 10 tysięcy rubli. 10 tysięcy rubli no. To jest 1000 zł. Serio? Ojejku. Ale to może ten kawior powinien sobie wziąć lepiej. I przesypuję od razu. Nie, i przesypuję. Ja już zjadłem wszystko. Ale... A nie, ja nie biorę udziału. Teraz mam kawę za 16 tysięcy złotych. Kupisz? Z rąk? Nie kupisz? Od gościa z takimi wąsami? Nie o taką Polskę my walczyli. Ale jesteśmy w Moskwie. Jeszcze jedna mi się historia przypomniała odnośnie różnic klasowych. Czy my jesteśmy z tej samej klasy, czy... Z... Ja chodziłem do trzeciej B. W Moskwie słyszałem, że jest największa ilość jakichś tam super luksusowych sklepów tak. Na metr kwadratowy. Tak, bo w Rosji ogólnie jest bardzo duży podział między biednymi a bogatymi. Tak, tak, ty taki... Że w ogóle jest klasa średnia, to już jest dobrze. Tam jest bardzo mała tej klasy średniej. W Polsce jest bardzo dużo. Nie jest bardzo dużo, ale się rozwija. Na ile lat masz kredyt? Ja na 30, a ty? No właśnie zmieniam auto, no. Leasing. No, leasing. No, 7 lat, ale luz. Ja jak byłem mały, to niewiele się zmieniło, tylko wąsy masz. Wąsy mi urosły, to fakt. A nie tylko wąsy. Nice, PKS-y też. Nie tylko PKS-y. No włosy też. No nos też ci urósł. Tak, mam duży kartofel. Ja tego nie powiedziałem. Ale pomyślałeś. Byłem mały i nie wiedziałem, dlaczego jest tak, że na przykład polskie filmy zawsze wyglądają gorzej niż te amerykańskie. Tak. Ja już się podkształciłem troszkę. Jest coś takiego klatki na sekundę. I Hobbit, film, który reżyseruje pan... Peter Jackson. Dokładnie tak. Który reżyserował co? Władcę Pierścieni. I Bad Taste. I Martwicę Mózgu. Party's over. I Peter Jackson kręci Hobbita w nowym klatkarzu, czyli w 48 klatkach, czyli dwa razy więcej. Tutaj to jest coś takiego, że wszystko jest takie płynne i realistyczne. Jak klan. Peter Jackson pokazał ten film właścicielom kin, którzy będą go puszczać w tych kinach po to, żeby mogli zakupić projektory, które są potrzebne do wyświetlania tego filmu. W Polsce nie będziemy mieć tego problemu, bo nikogo nie stać, nikt tego nie kupi. Mam nadzieję, że będzie przekonwertowany i będziemy mogli oglądać Hobbita, który jest wielkim dziełem. Czekam na niż dałem Hobbita. Jak macie te takie malutkie klatki na filmie, pokaż, film jest taki, mi, no. Masz takie klatki, to leci 24 takie w sekundę. A on zrobił, żeby było 48. I to daje taki efekt, że wszystko jest takie super płynne i to w ogóle zabije całą magię filmu, nie jest takie za bardzo realistyczne. Jest very correct. Jakby Wałęsa miał to określić, to ogólnie powiedziałby, że dupa. Panie Lechu. Przez który płot mam przeskoczyć? Ten jest troszkę wyższy, a ten później, to na tym najpierw ten. Pan jest elektrykiem? Nie, jestem skoczkiem na wysokość. A? Tak. A. Solidarność. A pan dużo blipa używa? Tak. Pan dużo rzuca takich fotek na przykład z Florydy, jak pan idzie z wielkim brzuchem. Włosy zapuściłem ostatnio. To kontynuując tradycję tego tygodnia, że się pan Lech Wałęsa w tym tygodniu żegna z państwem, więc ja podziękuję już bardzo, powiem, że wszyscy jesteście, a pan Lech oczywiście dokończy Jacek. Lekko, bezronniczy.
Studio? Panie Lechu. Czy studio? Bo pan już nie jest prezydentem. A, to tylko nie pan tak wydaje. Ale zwyczajowo się mówi na byłego prezydenta również, panie prezydencie. To mi się podoba. Szacunek. O taką Polskę walczyłem. Tak. Ale coś pan schudł ostatnio, powiem szczerze. Te zauważył pan? Nie jest pan taki chudziutki, ale pan schudł. Jak to nie jestem chudziutki? To pan Lech Jak to nie jestem chudziutki, Karol?